Proszę Państwa, przypomnę, w tej chwili zgodnie z porządkiem obrad odbędziemy głosowanie uchwały w sprawie nadania przez Radę Miasta Krakowa panu Krzysztofowi Pendereckiemu honorowego obywatelstwa stołecznego królewskiego miasta Krakowa. Jest to projekt Komisji Głównej według druku 1269. Przypomnę, że ta sprawa była dyskutowana na Komisji Głównej zgodnie z procedurą i zgodnie z odpowiednim paragrafem uchwały w sprawie przyznawania honorowego obywatelstwa Rada Miasta Krakowa po wysłuchaniu uzasadnienia i po przedstawieniu przez przewodniczącego informacji o uzyskaniu zgody osoby mającej otrzymać honorowe obywatelstwo przystępuje do głosowania nad projektem uchwały bez dyskusji. Przypomnę Państwu, że Komisja Główna działając na wniosek prezydenta miasta Krakowa wsparty przez pisma szeregu rektorów przyjęła propozycję, aby nadać panu Krzysztofowi Pendereckiemu tytuł honorowego obywatelstwa. Uzasadnienie jest bardzo obszerne, ale najważniejsze elementy przypomnę. Pan Krzysztof Penderecki, może inaczej, stołeczne królewskie miasto Krakowa jest dla pana Krzysztofa Pendereckiego miejscem szczególnym. Tu się wychował, tutaj uczestniczył w pracy uczelni, tutaj pomagał tworzyć życie kulturalne. Jest osobą znaną, poważaną na świecie i jest jednym z symboli krakowskiej kultury. Przypomnę także, że pan Krzysztof Penderecki jest laureatem medalu Krakowia Merenti, który uzyskał jako jedna z pierwszych osób otrzymująca ten medal. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. W 59 roku, akurat ja się wtedy urodziłem, zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Młodych Związków Kompozytorów Polskich, a potem otrzymywał szereg bardzo znaczących nagród na całym świecie. Jest osobą znaną, poważaną w świecie, nie tylko w świecie muzycznym, nie tylko w świecie kulturalnym. Twórczość Krzysztofa Pendereckiego to zjawisko w historii muzyki, nie tylko polskiej. Jest to zjawisko wyjątkowe. Uprzejmie Państwa proszę o... A jeszcze chciałem poinformować, że pan Krzysztof Penderecki wyraził zgodę na przyjęcie tytułu honorowego obywatela miasta Krakowa, którą to zgodę wyraził po informacji o decyzji Komisji Głównej, bo taką mamy procedurę. W tej sprawie nie mamy żadnej dyskusji. Po wysłuchaniu treści uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia oraz stwierdzeniu, że kandydat wyraził zgodę na przyjęcie tytułu, uprzejmie Państwa proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyznaniem, za nadaniem przez Radę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa panu Krzysztofowi Pendereckiemu tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa? Proszę o naciśnięcie stosownego guzika, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, iż Rada jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania przez Radę panu Krzysztofowi Pendereckiemu tytułu honorowego obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Dziękuję Państwu.